Siemanko, ja jestem Lucek i ze mną jest Paweł. Dzień dobry, witam was bardzo gorąco. Jesteśmy bliźniakami, farmerami i mamy swoje ciągniki i co będziemy... Jakie grubasy. Lucek, przytyło ci się trochę. No tobie też, taki kurde, masz tutaj brzuszek, taki kurde, duży trochę jakby. Jak to się... Nie można się palcem pokazywać. Jak to się palcem pokazuje? Nie można się palcem pokazywać, bo jak mi przykro. No, a ty możesz palcem pokazywać? Nie, nie mogę. Właśnie. Ty. No coś się popsuło. Oni chyba nie mogą... Ty, krowa jest, patrz, dawaj na krowę. Ucieka! Ucieka. Łapać krowę! Zabiło ją! Ty! Dobra, zostaw. Tak się nie doi krowy, co? Paweł. Tak się nie, nie można jej deptać. Nieprawda, tak się ubija krowę przecież. Co ty gadasz? Aha, dobra, tak się nie doi. Dobra, wydoiliśmy ją już. Teraz, tak się doi teraz krowę, tak. Mój ciągnik został troszeczkę stunigowany, przednie koła są w negatywie. Oj, jak to działa? Jak to zrobiłeś? No to po chwili dopiero wyciągasz, wiesz? Ale jak wyciągnąłeś? Co na ciebie? Normalnie na B. Aha, nie działa. No zobacz, ja mogę sikać. Jezus Maria, dobra, okej, słuchajcie, Paweł, patrz na to, koniec zabawy, patrz na to, poczekaj. O, problem z prostatą. Halo, proszę pana. Dobra, już skończyłem. Halo. Dobra, bierz ciągnik swój. No, i teraz tak, mamy ciągniki. Kupiliśmy traktory, tak? Musieliśmy jesteśmy je kupić. Na farmie. No, jesteśmy na farmie i teraz tak. Tutaj widzicie, na mapce są takie... A, właśnie. Tu są... Ty podejść do tego jeszcze dużego, wszystkich tak. Funkcji nie sprawdziliśmy, ale można kupować sobie tutaj nawet pola. Możemy sobie podjechać... Tutaj gdzieś są te przyczepy takie, widzisz, ikonka przyczep, Paweł. Zajedźmy tam. Mm-hmm. Dobra, jak tam, usiadę. No i jak tam sobie zajedziesz, to będziesz mógł pojawić przyczepkę i normalnie ją ciągniesz, tylko kurde, Paweł, tutaj się coś blokuje, nie można wjechać. Okej. Okay. O Boże! Zahaczyłem o drzewo i wyrąbałem sobie wszystkie szyby. A ja zahaczyłem wcześniej o coś i mi się koła wszystkie popsuły. W ogóle mój ciągnik się dymi, ty! I da się tu wjechać? No da się, ja będę musiał zaraz po nowy ciągnik jechać. Mam nadzieję, że się uda naprawić. Dobra, i teraz podjeżdżasz sobie w obojętnie które pole i na każdym polu coś innego jest do zespawnowania. Na przykład tutaj jest hops i możesz sobie to wziąć. Nie wiem, to jest jakiś tam kultywator. Ja znam z farminga, bo tam gram, to wiesz. O, zobacz. Też gram chwilę. No i to jest ten drugi tutaj, co leży. Okej. Lower. Przepraszam, ja tu cofam. Dobra, i teraz on jest niby włączony i żeby działać w ogóle, to musimy kupić jakieś pole. Ja nie wiem, czy ja mogę mieć na spółkę z tobą pole, ale zobaczymy. Ja ci mogę pomóc zaryć, jak chcesz. Proszę? Ja ci mogę pomóc zaryć, jak byś chciał, to nie ma problemu. Oj tam. Dobra, i możemy tutaj kupić kit za to. O, kupiłem. Kita. 16 tysięcy, tak? O, i zobacz, tak. I teraz ja tu widzę, że się mi robi. Poczekaj, to ja powiedzmy te pole obok. Chyba farmer cię potrącił. Weź to pole obok, masz hajsy? 16 tysięcy, tak mam, no mogę wziąć. A co to takie mi się tutaj pojawiło? Tu trzeba porobić, co to tutaj dobra. Mamy? I co teraz muszę zrobić? Jak włączyć ten kultywator? G naciśnij, on się wtedy obniża. Dobra, ja coś tutaj jest. Co to jest? I czemu oni mnie gonią? To jest moje pole, typie! Gonią cię ludzie za to, że tam pole robisz. A co to jest takie żółte, tutaj mi wyskoczyło jakieś ten. Myślę, że coś trzeba tam zbierać. Troszkę dziwnie to wygląda, typowo GTA, nie? Wiecie. No. Oj, potrąciłem kogoś, przepraszam. A ty tak powoli to robisz, czy tak szybko? Wiesz, to tak szybko, bo tu chyba trzeba szybko robić, tylko jakaś babka mi się wkręciła w to z tyłu, wiesz? I wkręciła ci się w to z tyłu? Ona się wkręciła w tą robotę za bardzo. Ojej. Ale tak, ale działa to i rzeczywiście daje się być farmerem. Ja tu robię jakieś żółte rzeczy, żółte jakieś pola mi się pokazują, nie wiem o co to chodzi, co się dzieje. Może wysiądę, czekaj. Lowered Harvester. No, teraz można to podnieść. Podejdźmy, czekaj, zobaczmy. Da się to jakby odczepić czy coś? Nie, no właśnie, dziwne. Co ja zrobiłem w ogóle? Da się to... Trzeba zaorać najpierw, nie? Teoretycznie. Chyba, że to później się będzie zbierało coś, nie wiem. Nie wiem, mi się zaraz ciągnik skończy. Będę musiał jechać po nowo. Ty, a jak się naprawiało te ciągniki? No jedziesz do tego, do takiego specjalnego narzędzia. I tam można naprawiać. Oczywiście, za 1000 chyba się naprawiało, tylko tutaj tego nie ma. Może na farmie da się jakoś naprawić.
Okej, okay, puściło mi tą babkę w końcu. Czemu oni tam kucają w ogóle? Nie wiem, ale ja mam tutaj jakieś żółte pola. Ja nie wiem, co to robi. Co to robi, Paweł? Możesz to jakoś zgarnąć, to wziąć? Nie, nie, niestety nie, ale to jest harvester, czyli ten taki jakby do zbierania, to co teraz wziąłeś. Nie, 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 to nie jest do zbierania, Paweł. No to wiem, że to wygląda jak taki specjalny do orania, ale... No, no, no. Tak nie za bardzo, do końca. No, nie do końca to tak, czekaj. Ale czekaj, jak to się odczepia? Kurde. Wiem, że to samo się jakoś tak odczepia. A, już wiem, to jest w opcjach. Weź tam w Car Options. No. Car Options, dobra. Detach. Właśnie. Ale który? Czekaj, bo... To bez znaczenia, bo mój ciągnik już się skończył, wiesz? O jest, odczepiło się to chyba? Nie trailer, wiem. Trailer, okej, okay, ale odczepiło się, dedach ten trailer tam. To weź zrób i fantastycznie, to no. To jest hopper? Ja nie wiem. A co to ojej, jest? Ojej, ja wziąłem taką dużą przyczepę, wiesz? O. I co to jest teraz? Grain, czyli tam grain trailer. A, rozumiem. I jak my to zrobiliśmy, to wtedy trzeba tutaj podjechać tym i to pozbierać. Spróbuj to pozbierać, powiedz, czy to jest to. Poczekaj, no próbuję właśnie, to nie jest takie proste. Tak, myślę. tak, masz rację. Weź tą przyczepę i to się trzeba podjechać i tą przyczepą to jakby zgarnąć, wiesz? No chyba tak, ale zaraz zobaczymy. Do ziarna, pokaż jak ta przyczepa wygląda. Jest gigant. Oho, no dobra, i ty teraz jedziesz na swoje pole i zobaczymy, co się będzie działo. Tylko powoli, bo to się szybko niszczą. Ja ją orałem tam, wiesz? Tą babkę. No zbieraj. Tą babę, czy co? No, ja ci pomogę zbierać, będę swoim pomocnikiem teraz. I co się dzieje, powiedz mi. Nic. A, czekaj chwilę, gdzie? No, no. O. Znika. Znika, czyli zbierasz to. Przyczepa. O, i znikło. No i super, czyli musisz dokładnie. Dobra, to już wiemy jak to zbierać. Czekaj, no ale tak bezpiecznie, żebyś się nie zabił. Nie, 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 spokojnie. Ja muszę wziąć samochód i pojechać po nowy ten. Po nowy ciągnik, bo ten mi się już niestety skończył. Przyczepą podjeżdżasz o, i ten, i chwilę stoisz, wiesz? Ej, to fajne wtedy... to jest, ja bym tu jeszcze ten... Ojej, nie to chciałem. O, cyk! No. Muszę pojechać prawdziwy po... farmer Paweł. Prawdziwy farmer Paweł. No ja cię tu nauczę farmerować, kurde. Nie, ja grałem farminga przecież też. Oj tam, ty co ty grałeś? No ale krótko. Ojej. No, także ja coś tam wiem o tym. Wiesz coś o farmie? Kurde. Muszę się moich widzów zapytać, czy ty coś tam wiesz. Oni będą lepiej wiedzieć od ciebie. No oni zawsze lepiej wiedzą od nas. Coś o tym wiem. Ja wiesz co, bo tutaj już nic nie mam. Ale fajnie, że można to tak zbierać. Dobra, to ja... Dobra, czekaj, teraz pojadę do tego żółtego. No. Tam takie żółte jest, tak by prawdopodobnie do sprzedania chyba. Żółte? No właśnie, spróbuj to sprzedać. O, tutaj jest, no, jest tutaj ta taka. Taka, takie kółeczko, taka, nie? Taka ta, no. Wiesz co, bo to taki... No? Jakiś traktor stoi, tylko się strasznie dymi. Ja znalazłem samolot, który ma jakieś koła zmienione. A, to jest no jest ten... Smigowany elegancko, no, dobra. Smigowany elegancko, właśnie, jest śmieszne, śmiesznie to wygląda. Próbuję... O, dobra, tu jest faktycznie. Ja jedę po nowy ciągnik, bo chyba nie mogę tam go pojawić. Jest. Tutaj ogólnie na tym serwerze, to już mówiliśmy wam wcześniej, bardzo łatwo zniszczyć pojazdy, więc ty i tak, Paweł, tam uważaj z tym ciągnikiem, bo... Ja naprawdę uderzyłem bardzo lekko w parę miejsc i co, i za ile sprzedałeś? Nie wiem, ale zniknęło. A nie, zniknęło i teraz żółty punkcik pojawi się w tym miejscu. Aha, i co to oznacza? Że jakiś gracz musi tam przyjechać i to kupić? Nie wiem właśnie. O Boże! Co jest? Przyczepka mi się odczepiła delikatnie, tak pojmując, rzecz, ale spokojnie, poczekaj, ja już ją przyczepiam z powrotem. No. Jeszcze chwila. Dobra, ja biorę ciągnik nowy, bo ten niestety mi się już, na tym mi się skończył. Dobra, ja przyjadę przez płot, będzie szybciej. Ale uważaj, bo naprawdę bardzo łatwo zniszczyć pojazd. Ja nie widzę właśnie. Zniszczył mega szybko. Na szczęście mogę pojawić sobie nowy. Okej. Okej. I tam zrzuciłem właściwie te żółte, żółte pole. Więc prawdopodobnie teraz muszę wziąć te trzecią rzecz, żeby wziąć i sprzedać prawdopodobnie, wiesz? Okej, okay, dobra, ja jedę do ciebie. Tak zakładam, że tak to będzie wyglądało. Ja jedę do ciebie i zobaczymy. Pewnie to jest coś w rodzaju silosa, nie wiem, może. Wiesz co, ty chyba zawiozłeś swoje te rzeczy na targ i dlatego tam powinno się to sprzedawać, wiesz? No właśnie nie do końca, bo żółty punkt się pojawił, więc zaraz zobaczymy. Pojadę po tą następną rzecz, czekaj, tutaj odczepię sobie to coś. No. Trailera sobie odczepię. To jest ciekawe, czyli to, musimy uprawiać pole, ale tam chyba coś jeszcze innego możemy robić, wiesz? Zastanawiam się, co konkretnie. O, jakieś zwierzaczki tam były, ojej.
No zdarza się. Czekaj, Bale. No. Trailer. O. No właśnie, to do robienia belek jest. Tylko jak to, jak je robić? To jest pytanie. Wiesz co, ja podejrzewam, że jak teraz tam podjadę, to mi się zrobią. A, no. I co, i wtedy je gdzieś sprzedajesz? Czy krowom dajesz, chyba czy tak. Co? Nie wiem, zaraz zobaczymy. No to próbuj, próbuj. Już tam jadę po ten żółty punkt, gdzie tam wcześniej zostawiłem. No. Widzę, że niewiele osób chce być farmerami. Ciekawe dlaczego. Ty, no albo nie, wiesz co tu było też? Tu było takie coś, że my musimy transportować to żarcie do miasta. A. No bo było tam takie pick coś, up że... Bale trailer. Co? A ja nie wiem, czy to... O, załadowało się, dobra, mam załadowane. Masz belki? 4 z 4. Tak, mam załadowane 4 z 4. No. I teraz, czekaj, co z tym mam zrobić sobie? Trzeba to gdzieś pewnie zawieść. No gdzieś trzeba zawieść chyba. Chyba, mam nadzieję, że nie do miasta tym ciągnikiem. O to podkład trochę. No na pewno nie do miasta, no po co belki, czekaj, co się robi z takimi belkami siana? Składuje się je, tutaj zobacz może w tym miejscu, gdzie ja teraz stoję. O nie, już widzę. Pojawiły się dolary. Grain silos, tak, tutaj można sprzedać, najbliższy grain silos biorę. Aha. I do silosu jadę sprzedać. Dobra, to czekaj, ja zaraz sobie wezmę przyczepę. Czekaj, bo w gnoju utknąłem. Ty o gnoju. O, tu mi no nie moja wina, że taki gnoj tutaj jest jakiś ten. Ajajajajajaj, dobra. Ja już mam ciągniczek dobry, zaraz... O kurde, uderzyłem nie wiadomo w co i mi się popsuł trochę. Ogólnie załadowałem ten... Czekaj, bo coś jest nie tak. No. Jakieś iskry idą spod tego. Tak ma być? Chyba nie. No ludzie, to po prostu pod tym idzie iskry. Ja myślę, że powoli twój ciągnik się kończy, wiesz? Nie, nie, ale to nie o to chodzi. Chodzi, spod przyczepy idą iskry, wiesz? Aha. To nie moja wina już. Takie życie. Dobra. Nie wiem jak tam wjechać do tego silosa. Muszę czekać, tędy pojechać chyba. Przyczepę już mi się włączyła. Aha, dobra, to się trzeba zatrzymać. A? Spoko to już działa. Znowu przyjechałem. Jakieś małe zwierzątko, nie widziałem nawet. 5000. Co się stało? Okej. Okay. Teraz podjeżdżam do silosu. Ups. Powiedz mi hajsu. No poczekaj właśnie, próbuję. Pick up, transport. Dobra, pick up. Ja już też mam 10 tysięcy, okay. Można mieć 40 maksymalnie. Ale 10 mi wystarczy. I powiedz mi Paweł, gdzie ty pojechałeś z tym takim ziarnem? Zebrałem. Z tym ziarnem? Do tego żółtego. Tego żółte takiego... takie takie... Kółeczko, dobra, widzę, no. Kółeczko, no. Nie wiem, o co chodzi. Jak to sprzedać? Ja się pytam się. Czekaj, zobaczmy. I to się tam przemienia, przepiernicza się w ten... w belki, żółte tak? Kółeczko kolejno, no i ten. Dobra, zaraz zobaczymy. O, żeż ty... To nie wiem, z tym silosem, nie mogę ten sprzedać, wiesz, jest jakiś problem. No. Mam 4 bele, ale... Ale nie, no w silosie bez sensu. To nie, to belki nie do silosu, do czegoś innego. No nie, właśnie. Ja się nie, martwię, poczekaj. Że to trzeba będzie do miasta dostarczyć. Zaraz zobaczmy. Ja się tutaj zamienimy, wiesz. To nie. Czekaj, co tu jeszcze mam? To są jakieś flagi. Posiadane pole. No dobra. Ogólnie mam 3 posiadane pola, na to chodzi. No. A tu co jest? Krowy. A jak ty odczepiłeś przyczepkę? Tak samo, pod M i kliknął detach trailer. Dobra, dobra. Tylko szukam właśnie teraz, co tutaj jeszcze mam. Tutaj z tego. No. Zablokowany pola. Czyli no, tak to zrobiłeś, okej. Okay, to ja jadę teraz tylko po... Chciałem zrobić teraz grass mower, aha. A, tu są różne przyczepki, tam też są jakieś jeszcze inne przyczepki. No. Liquid trailer na przykład też jest. Ale nie widziałem, że w GTA coś takiego nawet jest, że można takie przyczepki podczepiać. Nie? To jest ciekawe. To jest butcher. A, to jest baling machine i jeszcze jest butcher. Czy to jest rzeźnik, butcher? Dobrze pamiętam? Cholera wie, to chyba dość, tam jakbyś miał świnie czy coś. Ale masakra. Za dużo tych rzeczy tu jest. No jest bardzo dużo. Czekaj, nie wiem co zrobić z tymi. Do krów pojadę chyba po prostu. I tam na razie to zostawię. Mhm. No bo w silosie raczej byli tak się nie zostawia, tylko... No nie! Tam się ziarno zostawiało przecież. No. Dobra, odczepiłem to badziewie. W sposób bardzo agresywny. O rany, czekaj, tu nie ma przejazd. Jest przejazd. Dobra, ja teraz zajeżdżam sobie te belki wziąć. I mówisz, że jak wziąłeś te belki, to one się rzeczywiście pojawiły, tak? Tak, pojawiły się, ale wiesz co, ja pojadę sobie jeszcze gdzieś indziej. Bo inną rzecz... Zobaczyć.
Bo jednak z tymi belkami, nie wiem, gdzie te belki zostawić w sumie nawet. Więc w razie czego, jeżeli wiecie, to piszcie dole w komentarzach oczywiście. A co one takie ciężkie są? Są mega ciężkie. Nie wiem, czy też u ciebie jakiś taki hamulec tam hamuje cały czas na dole. Ja już tam jadę 1,5 kilometra i będę na miejscu. Wezmę inną przyczepę. Jakie ciężkie. Się powoli zobaczcie, co ona robi w ogóle. I co, i teraz do tego dolar? Idzie to? Sprzedałeś to w końcu, czy nie? No nie, no tam, bo ten dolar to jest... A, bo czekaj, może chodzi o to... O co? Czekaj, zobacz na mapce. Zobacz te dolary, bo może są różne, nie? No, może różne dolary są. Grain Silos, Food Market... No właśnie, każdy jest inny. Aha, rzeczywiście, no. Owoce. Grain, znowu. Fruit Stand. Bale Sailing Point, jest! Dobra. Jest, no, jadę tam. Bo ja ciekawe, mam belki. Czy te moje bele jeszcze są tam, stoją, czy już się... No, nie, nie będą stać, wiesz, będą stać na pewno. Ale to jest ciężkie bardzo! Dobra, czyli to, że po prostu trzeba sprzedawać w konkretnych danych miejscach. Tak, tak, tak jak kiedyś, pamiętasz, jak transportowaliśmy, ikonki, nie? Są te same, ale trzeba po prostu czytać. No, umiesz czytać? Dokładnie. Tak, czytać bardzo prosta rzecz. Dobrze, no to fantastycznie. O, mi też coś hamuje tutaj, no. Tam na środku takie iskry idą, iskry nie? Lecą, tak, jak się przechyla. Dokładnie. Jakie to jest ciężkie, ty! Nie dam rady tego uciągnąć. Poczekaj, jest mój ten jeszcze? O rano, by był. Jest, jeszcze stoi, dobra. Ja zostawiłem to w ogóle tutaj na środku, wiesz, i mówię, pewnie zniknie, nie? Ej, ja mam mały problem z ciągnikiem! Bo mi się nie chce ten... Czekaj, może włączę to. Zepsułeś go znowu, no normalna... Nie zepsułem, tylko parę kapcia nim i nie mogę jechać dalej. Co? No serio. Dobra, mam 4 belki. Okej. Okay. O Boże, już znowu się rozpiął. W sensie ten, żeby nie rozporek, było. No wiem. Nie rozporek, Boże! Tyło buzie. Paweł. Nie można za bardzo skręcać tym, bo odpina się, wiesz? Ja nie mogę w ogóle tym jechać. Kurde. Dobra, cisnę. 1,5 kilometra. Spróbuję też teraz podłączyć, może się uda. Nie, u mnie to cały czas jak się podłącza, to hamuje, wiesz? No właśnie mi bardzo, mi tak hamuje, że ja nie mogę się ruszyć. Ja nie wiem, czy to nie jest zrobione specjalnie, wiesz? Na bank. Że to jest obciążenie po prostu. Taki jeszcze z jakiś samochód się we mnie pcha, ja wale. O. Ale to normalnie jest... iskry idą. No, to jest za ciężko. Dobra, jakoś jadę do przodu. Musiałem odłączyć i podłączyć z powrotem, żeby to poszło. Powinniśmy mieć tego cargo boba do tego transportu. Cargo bobem, jasne. Belki byśmy transportowali cargo bobem. Czyli dobra, już ogarnęliśmy, że trzeba to tam sprzedać. Jezu, tak. Będziemy jechać na pół godziny. Są konkretne miejsca do sprzedaży. No. Ja mam nadzieję, że ze 100 tysięcy za to wpadnie. No, podejrzewam, że pewnie 100. Tak bardziej możliwe. Ja mam 2 belki tylko, ty masz 4, tak? No ja mam 4, teoretycznie ja powinieneś mieć ciężej. No mam ciężej. Skąd wiesz, ja jadę, ile ty jedziesz? Ja jadę 10 na godzinę. 16 pod górkę. No zajebiście, to co ty masz za ciągnik? Ja palę kapcie i stoję w miejscu, wziął? Coś ty oszukujesz. No może to psuty ciągnik stary, czy ty rozwaliłeś go w połowie drogi? Ty, jak właśnie, pamiętam. Trzeba stuningować ciągnik. O, dokładnie. Dać mu turbo. Car options. I karbonowy dach najlepiej. Mi się dymią opony. Ja nawet nie palę kapcia, one się cały czas dymią. A, że nie możesz ruszyć? Nie, u mnie tylko iskry idą, wiesz? A ja właśnie nie mogę ruszyć, w tym rzecz. No, 800 metrów, zaraz będę na miejscu i sprzedam. Jak tam ci uda sprzedać, to daj znać w ogóle ile hajsu dostałeś. Ja jadę 2 km na godzinę, stary, mam 900 metrów tam. 20 metrów, MPH mam. Znaczy nie kilometry, tylko mile na godzinę jeszcze gorzej. Mil. Jezus Maria. O mój Boże. Dobra, cisnę. Jak ci idzie, coś, farmerze, bracie? Się coś stało chyba z ciągnikiem, bo się może gdzieś popsuł. O, teraz z górki zjeżdżam. 23 mile. No jak ty tak szybko jedziesz? Ja nie mogę ruszyć z tym gównem. Paweł, pomożesz mi to dostarczyć? 24. No mogę wziąć tą twoją belę, jak chcesz dostarczyć. Bo ja nie mogę... O dobra, czekaj, coś muszę 7 km na godzinę, 8. O nie, tu jest pod górkę. 15. Ej, z moim jest coś 15, ewidentnie nie 10. Tak. Coś tu nie gra. 9. 8. Ty mnie chyba... 7. No nie mogę, Paweł. Bez jaj! No, co jest grane? No stary, pod górkę to ciężko się jedzie, no nie moja wina. Dobra, wiesz co, ja chyba jadę stuningować tego czołga. To jest czołg, no dosłownie. Naprawdę ciężko się tym jedzie. Do stanu tuningowego jest kawał drogi.
Spokojnie, ja tutaj mam dobry sprzęt. Pierdziele. Nie, no ja nie zdążę tego streamingować. Nie ma opcji. Nie, no, podoba mi się ta opcja, naprawdę, jeżeli chodzi o ten, o farmę na GTA. No. Super sprawa. Super sprawa, tylko właśnie coś z tą przyczepą jest nie tak. Gdzie jest ten najbliższy tam? No tylko stąd, nie? No. I jak się ząb załaduje dopiero. Tak. Jadę stunigować furę, ja nie wiem, czy oni to specjalnie zrobili po prostu, że niby udaje, że to jest ciężkie. Ja pojadę przez te pola, gdzie szybciej. Nie, co ty, nie jedź przez pola. Odradzam. Normalnie przejechałem i przejeżdżam przez płot jeszcze. No dobra, ale ja ci mówię, że będzie lipa. ja o kurde, Jezus, 4 za 4800! Tak? Te belki sprzedałeś? Tak, 4 sztuki za 4800. Wow, to jest chyba najwyższy zarobek, jaki do tej pory mieliśmy. Tak. To można powiedzieć, że opłaciłeś wszystkie mandaty. Na tym serwerze, no. Nie, ty... Dobra, ja odczepię sobie teraz tą dziwną coś. Paweł, my musimy wykombinować, jak to robić, żeby robić szybciej. Bo na pewno jest taki sposób. Ja jadę stunigować mój ciągnik. Ja jadę stunigować ciągnik. Na pewno się da, bo tutaj na serwerze dużo da się robić z tymi ciągnikami, w ogóle z maszynami. Nawet taksówka da się stunigować, więc myślę, że ciągnik też uda się. I dodam mu trochę mocy i możliwe, że będzie jakiś tam lepszy, szybszy. Dobra, o, pancerz mu zwiększa, żeby się tak nie niszczył. O! Dobra, a gdzie jest tutaj ten, do tuningu? No właśnie daleko, ja tu jadę już 1000 lat, to nie, wiesz? Przy okazji, gdzieś tam myślę w przyszłości. Na razie zajmę się jeszcze tym, co najważniejsze. No, no, próbuj. Ale 4800 z tego, no to ładnie. No, bardzo dobrze. Świetnie. Czekaj, co tu jest? Tu jeszcze mamy... Aha, tam są różne pola, więc podejrzewam, że jak kupimy inne pole, no, to gdzieś tam będą na przykład owoce, nie? No to musimy jeszcze spróbować jeszcze później sobie z tą farmą, bo to trzeba rozbudować troszeczkę tutaj działalność. Grass mower, aha. Dobra, ja grass mower? A, to można trawę kosić też. Czekaj, ja pojadę na krowy teraz. No jedź na krowy, a ja jadę tunigować furę. Być może na krowach będę mógł coś tam porobić ciekawego. Oczywiście pojadę jak prawdziwy farmer. Przez pola? Przez pole. Nie, czekaj, to jest... Jezus, to jest beton... Nie, to jest betonowe, to nie przejadę. Nie przejedziesz przez betonowe? No stary, to jest betonowy ten... Płotek. Płotek. To może sam sobie przejeść Jezu, przez betonowy płotek. Ten ciągnik jest wolny. 30 mil na godzinę i jedziesz, tak. Proszę bardzo, płot otworzyć? No chyba nie. Dobra, zobaczymy. Może będę mógł wydoić krowę teraz. No ale fajnie, że to działa w ogóle z tym polem, że kupujesz sobie pole i możesz je sobie uprawiać bez problemu. To jest bardzo ciekawe. No, spoko. O, wjeżdżam teraz do lasu na pustyni. Tutaj zawsze na pustyni był tutaj las, a teraz jest... Znaczy, pustynia była na pustyni, a teraz jest las. Co? No tak. O czym tutaj... nie mówisz w ogóle? No i... Ach, bo ty nie pustynia wiesz. Na pustyni, teraz jest las. O czym? Co no bo tutaj w GTA normalnie jest pustynia. Teraz zajeżdżam no i tak, jest sobie fajny lasy. O to mi chodzi. Więc mam nadzieję, że na ten tunik mi chociaż starczy. Czekaj, jak taki. Tą krowę się doi? Da się doić krowę? No nie wiem, no jest samo znaczenie krowy. Ostatnia krowa, którą doiłeś, zmarła, więc może teraz lepiej... Może trzeba ją położyć tutaj. Najpierw, poczekaj. Chcesz ją położyć? No stój, leż, poczekaj. Na leżąco cię wydoję. Leżeć! To ma stać czy leżeć? No musisz się określić. O, jest! Collect meat. O. Meat? You are not hunter. Zabiłeś ją! Przepraszam, niechcący! Dobra, ja pojadę może jednak, wiesz co, zaoram trochę pole. No. Jeszcze. A jest. Czekaj, gdzie to jest tutaj? Tutaj były te taczki. Reaper. Także pojadę sobie zaoram troszeczkę. Jest, spoiler! Nie można dawać. No. Muszę faktycznie streamingować, bo tutaj strasznie szybko się wciągnie. Tak, bo się bardzo szybko też psuje, wiesz? Pancerz trzeba zwiększyć przede wszystkim, żeby był troszkę mocniejszy. No, i wtedy będzie można działać elegancko. Patrzę, czy są jakieś dodatkowe opcje, ale chyba nie ma, po prostu da się silnik ulepszyć, tak. Silnik ulepszany, hamulce. Ciekawy jestem, jak to u ciebie będzie jeździło. Drogie są w ogóle, ten tunik jest drogi bardzo, czy nie? Nie, to spokojnie ci starczy. Chyba coś zepsułem. 200 na przykład dolarów, skrzynia biegów najlepsza. Ojej. O, odwraca się, dobra. Tak, 200 to... Nie, nie odwracaj się, przestań się odwracać! Rany. Zawieszenie tu nie kupujemy. O, ops, dobra, podłączone. O, armor, to jest bardzo ważne. W butle, chyba wybuchowe. Super. Postaram się na nie wjechać. Armor, bumpers... Dobra, jadę przez twoje pole, uwaga. O, czekaj, wolniej. Zmienię sobie kolorek.
O stary, normalnie to taki przejazd. Prawdziwy farmer! Dobra, ciśniemy z tym. Ej, a to zmienia w ogóle ten. A, bo to dobra, takie ślady zostawia koła. O. Jezu, za każdym razem trzeba te wszystkie opcje przejechać. Dobra, tu był turbo. Okej. Okay. Ja tu teraz oram porządnie. Ja sobie koła zmienić. Co ty robisz, koła jakieś takie ten? No, coś tam zmienię. Żartujesz. Jakie opcje są? Tak, ładnie. No. Nie wiem, czy to się zmienia tutaj, bo ja nic nie widzę. Kosmicznie. Muszę jakieś wybrać na ten. To chyba trafił, tak powiem. Dobra. Okej. Okay. Muszę naprawić ten swój traktor za chwilę też chyba. Czekaj, zobaczę, gdzie ty w ogóle jesteś. Jak daleko odjechałeś. Gdzie masz ten salon tuningów? W którym mieście? Tutaj niedaleko. Tutaj niedaleko, no świetnie, dzięki. Tu po prawej stronie. To znaczy? No Sandy koło... Shores bardziej, tak, czy co? Tak, no. Właśnie. Sandy Shores. Dobra, ja jadę. Już odtuningowany mam ten. Czy będzie szybszy? Dobra, felgi się nie zmieniły. Ej, ja nie widzę. Car dealership. Jak to zaznacza? Jaka ikona? No taki spray po prostu. A, spray, tak? Szukać sprayu? Tak. Prędkość maksymalna się nie zmieniła, ale warto chyba zatankować ciągnik. Jezu. Dobra, to ja pojadę w takim razie sobie już. Poczekaj. Znaczę sobie, też pojadę stuningować w takim razie, żeby troszkę szybciej mi to no, bo działało. Tutaj... Znaczy ja mam nadzieję, że to będzie teraz szybciej. Jeździ szybciej, czy nie? Nie. Nie? Może lepiej przyspiesza, ale to nie jest wyczuwalne jakoś tam. Aha, no to nie ma sensu w takim razie. Jezus, krowa wyskoczyła! Znaczy jest sens, bo będzie ci się wolniej psuło, no, pancerz jest ulepszony, nie? Tak? No. Dobrze. Okay. Poczekaj, tą krowę zaoram do końca. O. Wyskoczyła mi na polu, na środku pola, no nie moja wina. Co ja się zrobię? No. Okej, okay. Czekaj, tu odczepimy sobie, czekaj, gdzie tu? Jest nie tutaj, tu. Car options. Okej, okay. Odczep. Zostawimy ci na środku pola ten. Jak to się nazywa? Takie specjalne coś, o. Na moim polu? No tak, no bo gdzieś to miałem zostawić. Zabieraj z mojego pola! Co, typie? O kurde! Prawie rozwaliłem ten ciągnik teraz. Te pola te są niebezpieczne w ogóle. I tak będziesz musiał pojechać tym ciągnikiem, go stuningować i tak, nie ominie cię to. Wiem, że mnie to nie ominie. Nie ma innej opcji. No bo będziemy musieli kontynuować nasze prace na polu tutaj. Tak, na pewno będziemy kontynuowali. Bo tam trzeba jeszcze parę nowych rzeczy zrobić. Tak, tam jeszcze są inne te... Ja muszę dostarczyć i zarobić kasę z tych belek i krowy wydoić. Są inne rzeczy do robienia, tam ten z owocami jeszcze no, jest. No. Z owocami jest coś? No zobacz, że możesz sprzedawać owoce, nie? Aha. No, dokładnie. No a rzeczywiście, no to trzeba owoce porobić. Dokładnie, tylko trzeba je pozbierać. Tylko że do czego ciągnik będzie potrzebny. Nie wiem w sumie, zobaczymy. Fajnie, dobra. Fajnie, że rolnicy mogą sikać, nie? Bo co mogą? Sikać, bo nie. No widziałeś jak ja sikałem fajnie. Rany Lucek, proszę cię, no. O, co ci chodzi? Znowu się przyczepiłeś. No ja mówię tylko o sikaniu, że dobrze sika. No ja wiem, że tylko mówisz ten, no tak, jasne. Ma sikawę, to sika. Ale strażakami też będziemy kiedyś. Tak? Będziemy strażakami? No, może i tak. Ja już kupiłem wóz strażacki. Strażakami z sikawkami? Dobra, okej, okay, może być. Sikawkami, no. Ty lubisz być sikawkami, nie? Sikawkami lubisz być. No, oczywiście, że tak. Gasić pożary. Przejeżdżać, ratować ludzi. No tak. No, dokładnie. Ty, ja tak myślałem, bo wiesz co? Możemy grać w zespole, ja będę zniecał pożar, a ty będziesz się gasił. O. Dobra, to jest dobry pomysł. Ja będę miał robotę, no. A ty będziesz miał zabawę. No, ja też będę miał robotę, będziesz mi płacił za to. Tak? A, dobrze, no tak. No, ja będę gasił i później będę pieniążki za to. Jezu, znowu krowa mi weszła pod ciągnik. Gdzie ci weszła? Ja nie wiem, co jest gra, normalnie te krowy wszędzie włażą. Jedziesz ciągnikiem po polu, zbierasz sobie ziarno. Oj, i nagle... Paweł, no takie jest życie, no czasami tak jest, że ci krowy włażą pod nogi, no. No ale nie pod traktor. Ty. Masakra. Dobra, to co, chyba tym sobie już dokończymy ten odcinek, co mi się wydaje. No ja jeszcze spróbuję sprzedać te belki, ale nie wiem jak to będzie, ile z tego kasy, ale... No to już sprzedam sobie może albo na następnym odcinku, albo już tam poza odcinkiem najwyżej. Dobra, nie, okay. Z tego no to dzięki za uwagę, trzymajcie się, Chaos. Na razie, cześć!